Dzień 3 maja to ugruntowana tradycja świętowania, która obejmuje dwa aspekty. Pierwszy to rocznica Konstytucji 3 maja, która była trzecią konstytucją państwową w nowożytnym świecie. Natomiast drugi, nierozłącznie już związany z tą datą, to liturgiczna uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W Bolesławcu oba te aspekty znajdują wyraz w miejskich obchodach tego dnia. Maryja Królowa Polski, do niej się dzisiaj zwracamy i ją przyzywamy, żeby się za nami wstawiała i opiekunką była, tak jak do tej pory, naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli z potrzeby serca, by modlić się za naszą ojczyznę. Przybyli do naszej świątyni, by razem błagać tę, która od wieków patronuje i wspomaga, i wspiera. W uroczystej mszy świętej udział wzięli mieszkańcy miasta, a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych i przedstawiciele bolesławieckich instytucji, stowarzyszeń i szkół. Tradycją jest już udział w Eucharystii kompanii reprezentacyjnej 23. Śląskiego Pułku Artylerii, która wprowadza mszalną liturgię wojskowy ryt, tak podziwiany przez cywilów. Po uroczystościach religijnych rocznicę 3-majowej Konstytucji świętowano w nowym miejscu związanym z historią Polski i patriotycznymi tradycjami. Pod pomnikiem setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości zebrali się znowu mieszkańcy Bolesławca. W swoim przemówieniu prezydent Bolesławca nawiązał do tych ważnych w historii kraju momentów, które budowały tożsamość Polski i Polaków, a wśród nich do tego ważnego dokumentu. Ten fakt uchwalenia Konstytucji to jest fragment naszej tożsamości narodowej. To jest fakt, który pokazuje, że w narodzie polskim byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z tego, gdzie tkwią słabości państwa. To był efekt działalności Szkoły Rycerskiej, Komisji Edukacji Narodowej, efekt polskiego oświecenia, bo przecież Konstytucję pisał Hugo Kołłątaj, ksiądz Hugo Kołłątaj, pisał Ignacy Potocki, ale też włączał się w to król Stanisław August Poniatowski. Uroczystości pod pomnikiem uzupełnił i tym razem wojskowy ryt z apelem poległych za ojczyznę i bohaterów działań niepodległościowych. Wiązanki kwiatów złożyli pod pomnikiem przedstawiciele samorządów lokalnych, miejscowych instytucji, związków zawodowych i wojsko. Na zakończenie Bolesławiecka Orkiestra Dęta odegrała pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, którą jest marsz 1. Brygady.